Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Perski Games, a to kolejny odcinek, ale nie z naszej serii żadnej, tylko z unboxingu. Co to jest za unboxing, czego nie będę wam zdradzał, dowiecie się za kilka minut dosłownie, choć i tak pewnie wiecie po tytule, bądź po miniaturce, chociaż miniaturkę nie jestem pewny. Także co, ja się już zabieram za otwieranie naszej paczki. To tu wszystko rozciąć przy okazji, żeby nie uszkodzić, mimo to, że to jest unboxing, no to trzeba coś podrzeć, tak mówię, ale ja nie lubię zbytnio pocierać. Dobra, już się zbiera, także dobra, pierwsze pudełko mamy już wyjęte, już widzicie trochę co to jest tu, no już w sumie wiecie co to jest, także teraz mogę je sobie tylko otworzyć nasze słuchawki. Dobra, i tam otwieramy, a jeszcze tu jest do przecięcia, także też sobie to przetnę z góry. Przepraszam, że wczoraj nie było odcinka, ale totalnie się nie wyrobiłem, także otwieramy nasze słuchaweczki i je wyjmujemy. Naprawdę długi czas je chciałem, oczekiwałem. Dobra, to pudełko odłożę. Także patrzcie, dostaliśmy się do takiego pudełka. Także teraz jak to tu dalej? Dobra, wyciągamy. No to chyba jakieś zaproszenie. Nie no, oczywiście żartuję. Mamy naklejkę Logitecha. Także na pewno gdzieś ona sobie ją przywieszę. Mamy też jakieś karteczki, instrukcje i takie typu rzeczy. Na pierwszy rzut oka mamy tu jakąś przejściówkę USB. I już wam mówię, do czego ona służy, tylko wam jeszcze ją sobie wyjmę. Dobra, także tak się prezentuje nasza przejściówka. Przejściówka jest do tego, jakby ktoś nie miał wejścia jacka wolnego na przykład, to może sobie na USB podłączyć, ale też nie tylko, bo to jest przejściówka oferuje, ta przejściówka oferuje, że jest dźwięk 7.1, także to... Mord, na sam koniec chciałbym was przeprosić, że koniec urwało, ale skończyło mi się miejsce na telefonie, a już nie chciałem tego filmu jakby wyrzucać do kosza. I chciałem, żebyście wy ten unboxing dostali. Dziękuję i do następnego. Trzymajcie się, cześć.